Witajcie moi drodzy, gościmy w naszej stadninie Weronikę Kicińską na szkoleniu i mam parę pytań do niej, które właśnie zadam. Jedno z pierwszych pytań to mówisz, że łączysz w swojej pracy z końmi podejście klasyczne z naturalnym, finalnie nazywając je kompletnym. Co tak naprawdę masz na myśli i jak wygląda to połączenie klasyki z jazdą naturalną w twojej codziennej pracy? Dzień dobry wszystkim, to po pierwsze. Po drugie, odpowiem takim na początek takim sloganem, który trochę już rozpromowałyśmy. To znaczy, że żadnej ze szkół pracy z końmi nie wymyślił koń, więc żadna szkoła, która jest do tej pracy z końmi wymyślona, nie będzie odpowiadać wszystkim koniom. I tak naprawdę to jest najlepsze podsumowanie odpowiedzi na to pytanie, dlatego że ja staram się odpowiadać na pytanie, które zadaje mi koń, w taki sposób, żeby jak najszybciej, jak najjaśniej doprowadzić do tego, że rozumie, czego od niego wymagam albo o co go proszę. I w skrócie właśnie to chodzi. Super. Kolejne pytanie. Na co dzień poza pracą naturalną trenujesz skoki? Czy mogłabyś przybliżyć nam, jak wygląda plan treningowy konia skokowego w twoich rękach? Okej, to jest trochę grubsze pytanie. Skoki trenuję, znaczy ja ogólnie swoje konie trenuję bardzo wszechstronnie i tak naprawdę każda dyscyplina, w którą z nimi idę, na jakimkolwiek treningu, który mam z nimi w planie wykonać, jest zawsze podyktowana tym, żeby o co ich nie poproszę, byli w stanie to fizycznie i psychicznie wykonać. Czyli plan konia skokowego u mnie tak naprawdę polega na tym, że on skacze może raz, dwa razy w tygodniu i to tak jest taki maks, a dookoła tego pracuje z ziemi, pracuje nad swoim ciałem, kondycyjnie jeździ w tereny, jeździ working, które bardzo, working equitation, które bardzo ćwiczy jego zad, jego siłę mięśni i wtedy dla tego konia skoki i też dla koni, które przepracowuje skokowo typu tak zwanych stoperów, są po prostu fanem, bo on sam wie, jak ustawić swoje ciało, żeby tą przeszkodę pokonać, żeby ona go nie przerosła. I te skoki po prostu są dla niego zabawą i do tego dążę tak naprawdę w każdym treningu skokowym. Jak byś chciała, by wyglądało współczesne jeździectwo i jaki jest twój cel szkoleniowy? Czyli bardziej myślę, że o to chodzi, bo na przykład ostatnio zadałam pytanie Gerdowi i Gerd mi odpowiedział w taki sposób, że jego celem życiowym jest doprowadzenie do zakazu czarnej wodzy w Niemczech na przykład. I czy ty masz też gdzieś taki cel właśnie szkoleniowy, który chcesz przekazywać na swoich szkoleniach, czy po prostu jest to ciągłość i codzienność pracy, którą przedstawiasz? Okay. To ja mam trochę głębszy cel, ale to jest niesamowite, że mam trochę głębszy. Jakby nie chcę mówić, że mam głębszy cel niż Gerd. No ja rozumiem. Bardzo znana osoba z wiedzą i jakby z doświadczeniem, ale moim celem jest, jakby chciałabym, żeby jeździectwo i w ogóle współpraca z końmi, nawet jeżeli nie jest jeździecka, tylko na zasadzie jesteśmy ze sobą obok siebie, była po prostu bardziej świadoma. To znaczy ja nie jestem przeciwko żadnym patentom, nie jestem też za nimi, ale jakby ja nie jestem przeciwko tak naprawdę niczemu, nie jestem przeciwko żadnej szkole. Ja bym chciała, żeby ludzie naprawdę poszerzali swoją świadomość, rozumieli, co koń do nich mówi, co im przekazuje swoim ciałem i swoimi sygnałami, bo wtedy tak naprawdę koń sam powie, czego chce i wtedy nie będzie potrzeby używania czarnej wodzy, nie będzie używania potrzeby wypinaczy, nie będzie potrzeby używania mocniejszych wędzideł, bo człowiek skupi się na tym, co jest faktycznie problemem, będzie chciał to rozwiązać i problem dzielenia się na strony pozytywnego wzmocnienia, negatywnego, presji tak naprawdę zniknie, bo będziemy robili to, czego ten dany koń potrzebuje. Więc moim marzeniem byłoby, żeby ludzie po prostu rozumieli swoje konie i próbowali trochę mniej nazywać, a trochę bardziej czuć tą pracę. Takie moje małe marzenie jest, może się spełni. Kontrowersyjnym tematem w jeździectwie na całym świecie jest stosowanie patentów typu wypinacze, czarna wodza i różnego rodzaju kiełzna typu cyganka, pelam. Jak myślisz, dlaczego nadal tak wielu jeźdźców i trenerów uważa, że takie rozwiązania mogą im pomóc rozwiązywać ich problemy wynikające w treningu? Od tyłu znowu odpowiem, dlatego że myślę, że tu głównym celem trenerów, którzy się na to zgadzają, jest pewnie bezpieczeństwo człowieka i stawiają to jednak ponad zrozumienie konia. To znaczy jest bardzo dużo, jeździectwo się zrobiło w ogóle bardzo popularne, robi się coraz popularniejsze, bardzo dużo osób jeździ, no niestety na przykład tylko dlatego, że akurat
miały taką zachciankę, że zaczęły jeździć, mają gdzieś finanse na to, żeby to zrobić. I bardzo często idą drogą na skróty, bo już chcą się gdzieś tam pokazywać. I jeżeli trafią na trenera, który pozwala im iść drogą na skróty, bo nie wszyscy tak się zgadzają na takie skracanie drogi edukacji, no to wtedy pojawiają się te wszystkie patenty typu czarne wodze, pelamy, musztuki, które też trzeba nazywać patentem. I teraz dojdę do tej drugiej części pytania pierwszej, to znaczy dla mnie patentem jest wszystko, co wymyślił człowiek. Czyli halter, lina, bat, to wszystko to jest patent. I teraz my podzieliliśmy je na złe i dobre, a tak naprawdę wracamy do tego, co chyba wszyscy dobrzy trenerzy mówią, nie liczy się to, co mamy w rękach, tylko ręce, które to trzymają. Więc ja bardzo lubię i bardzo zgłębiam pracę na bardziej precyzyjnych wędzidłach, jakimi są musztuki, dwie wodze. Tylko dążę do tego, żeby używać ich tak, jakbym w ogóle prawie ich nie używała, czy żeby moje sygnały były jak najdelikatniejsze, a nie żeby ich używać, żeby mieć kontrolę nad koniem. Więc myślę, że taka byłaby moja odpowiedź. I tutaj kolejne pytanie, ale już troszkę lżejsze. Super. Co sprawia ci największą satysfakcję w pracy z końmi, ale tylko z końmi? Okej. To, że mój koń pokazuje mi wszystkie, po prostu wszystkie swoje emocje, jakie w sobie ma. Mam bardzo duży wachlarz koni w domu, swoich prywatnych, ale też tych w treningu na przykład rehabilitacyjnym. Poszłyśmy bardziej w trening rehabilitacyjny. Przyjeżdżają do nas konie, które bardzo boli, bardzo długo bolało i nikt im nie był w stanie gdzieś tam pomóc, były zamknięte w sobie. I największą przyjemność sprawia mi, kiedy dostaję konia, który od 3-4 lat nie był w stanie wyjść z jakiejś bolesności, a on po prostu stwierdza, że jest w miejscu, w którym teraz się otworzy, teraz pokaże emocje i nawet ruszy na mnie dęba i gdzieś tam przeskoczy i pokaże, jak bardzo zły jest, jak dużo tego w sobie miał, ale odważy się po prostu powiedzieć, co w nim się działo i to mi sprawia największą przyjemność. No i ostatnie pytanie. Gościmy Ciebie pierwszy raz w naszej stadninie. Niezwykle ciekawi mnie, jakie masz odczucia i spostrzeżenia związane z infrastrukturą i organizacją szkolenia. To razem z Klaudią podpisujemy się łącznie pod tym, że jedzenie jest. O, dziewczyny nasze, tak, to trzeba im przyznać. Tak. Że... Zawsze gotowe, zawsze ciepłe i po prostu idealnie między 5 czy tam 4 treningami, a kolejnymi końmi, które wymagają skupienia w 100%, więc to jest super. Łóżka są bardzo wygodne. A teraz jeśli chodzi o infrastrukturę do pracy z końmi, no hala super. Na pewno fajne jest to, że jest nagłośnienie, więc mój głos dał radę 2 dni i nawet jest tylko lekka chrypka, a nie, że go w ogóle z nami nie ma i nie muszę mówić do Was przez mikrofon. No i tak naprawdę w ogóle usytuowanie jakby miejsca, cisza. Też to, że mimo tego, że jest tu prowadzona szkółka, to my mieliśmy przestrzeń, żeby prywatnie z tymi końmi popracować, że mogły popracować na wolności z ziemi, wytarzać się, mieć ten chill. Super. Więc jak najbardziej fajnie by było tu wrócić. Ja też mam nadzieję, że tak będzie. Okej, dziękuję bardzo za wywiad i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze raz w naszej stadninie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.